No hej, taki szybki dziennik przed wyprawą weekendową. Jak widzicie, taki powstał statyw. Jeszcze jest niedokończony. Jeszcze tutaj będzie sznureczek doczepiony. Tutaj jest pływak. Taki od góry. Już wam pokażę, o co mi chodziło z tym pływakiem. Zobaczcie, jak kamera wpadnie do wody, to nie wiemy, jak się ułoży. I chciałem, że jak będzie na przykład spadnie tak, prawda? To się sama wypoziomuje do przodu. Samo i na boki, widzicie, jak kamerka by spadła na bok, to się sama poziomuje. Nawet jeśli ryba potrąci kamerę, że tak powiem, w jakiś sposób, nawet gdyby kamera wylądowała do góry nogami, widzicie? O to mi chodziło. Nie jest na tyle wyważona, że nie płynie kamera do góry, tylko spada, można powiedzieć, jak kamień. Ale z każdej pozycji nam się wypoziomuje. Także o coś takiego mi chodziło. Dobra, to był taki szybki dziennik przed wypadem weekendowym. Dobrze mi ktoś w komentarzu opisał, że bateria nie wystarcza na długo i faktycznie tak jest. Nawet nie używałem GoPro, a bateria, można powiedzieć, że sama w sobie się rozładowała. Więc najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym pojadę do sklepu z akcesoriami do GoPro, tutaj w Krakowie. Już widziałem taki fajny zestaw za 80 zł. Dwie dodatkowe baterie i ładowarka samochodowa i sieciowa. No i to zabiorę nad wodę, żeby... Oczywiście dwie baterie, w sumie będę miał trzy, bo tutaj była w zestawie. No i będę na bieżąco ładował, że tak powiem. Na bieżąco będę ładował baterie tam nad wodą.